Siemanko, moje wariaćki. Witam, z tej strony Krystian Chlebowski. Witam na moim kanale. Seria Keto Krystiana. I co robimy dzisiaj? Pyszny, szybki deserek. Będzie to pudding czekoladowy z bitą śmietaną i malinami. Powiem wam, co będzie potrzebne. Mamy tutaj 500 g mascarpone, 450 ml śmietany 35%, gorzka czekolada, jedna tabliczka, czyli 100 gram, minimum 85% kakao, erytrol mam jeszcze i na to będą malinki. Więc co, zabieram się, 150 ml muszę tutaj przelać sobie do tego garnuszka i śmietany. Okej, mamy to, włączam tutaj na mały płomień. I co? Tą czekoladę wcześniej już sobie w takim wariaciku zbieliłem, żeby nam się szybciej rozpuściła, więc ja tutaj to wrzucam teraz do tej śmietanki. Słodka śmietana 35%, może być 30%. Zostawiam sobie tej czekolady tak delikatnie, żeby było na posypkę. Na koniec to już nam się tutaj ładnie zaraz będzie rozpuszczało. Trzeba pilnować tej śmietany i tej czekolady, żeby to nam się nie przypaliło. Nie za duży ogień, mieszać sobie to regularnie i będzie dobrze. No co wam powiem, można by ją w kąpieli rozpuścić. Nie trzeba by wtedy zrobić na takie drobne, ale wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Ja wolę tak robić, bo sobie później w tym garnuszku wszystko wymieszam razem. A będziemy to mieszać z mascarpone i z erytrolem. Naprawdę, malutki ogień i nie zapominać, żeby mieszać. Tutaj mam śmietanę. Śmietana, jak najwięcej tłuszczu, moi kochani. Do śmietanki sobie tutaj takie dwie łyżeczki erytrolu dorzucam. Zawsze nam to doda smaku. No i co, zaraz się weźmiemy. Tutaj pomieszam jeszcze troszeczkę. Bardzo ładnie się rozpuszcza. No lepiej, jeżeli ta czekolada jest drobniejsza, łatwiej nam się rozpuszcza, nie trzeba tego tak mocno rozgrzewać. Polecam tak zrobić, bo cała może być po prostu ciężko, będzie się przypalała, będziemy musieli to cały czas pilnować. Teraz jest bardzo ładnie się rozpuszcza, więc myślę, że nawet w zimnej by się rozpuściło. No nie tak szybko i tak dokładnie, ale też by się na pewno rozpuściło. Ja tu mam minimalny płomień, dwójeczkę. Płomień to nie, bo tu mamy prąd. Ale na dwójeczkę to mam ustawione. Więc co? Ja sobie zrobię z tej śmietany teraz, co tu mam, zostało nam 300 ml, tak? 150 ml poszło tu. Ja sobie teraz zrobię bitą śmietanę z tego. Bita śmietana gotowa. Proszę bardzo. Jest bardzo sztywniutko jest, tak powiem. No co? Odstawiamy, zobaczymy, co tu się z tą czekoladą dzieje. Powiem wam, że ogólnie jest bardzo dobrze. Dodam od razu tutaj erytrol. Jeżeli macie erytrol w pudrze, to nie ma problemu, możecie go do wszystkiego dawać w takiej konsystencji, czyli w kryształkach i on się zawsze tam rozpuści. Ja mam w kryształkach, więc dam tutaj, nam się lepiej rozpuści. 5 łyżeczek na razie, za chwilę jeszcze spróbuję. Ocenimy, czy trzeba jeszcze dodać, czy nie. I będzie taka porcja na 4 osoby. Ale naprawdę uważajcie, bo to jest tak. Samo mascarpone to jest 2000 kalorii. Śmietanę mamy jakieś 1500. Kostka czekolady 500. No i mamy 4000 kalorii, nie? Jeżeli to 4 osoby zjedzą na raz, to jest po 1000 kalorii. Więc no, na to trzeba uważać. Jeżeli uprawiacie dużo sportu albo jecie 2 posiłki dziennie, bądź 3, tak jak ja, no to te 1000 kalorii wam nie zaszkodzi. Ale nie, jeśli nie jesteś świadomy tych kalorii, no to naprawdę za każdym razem przeliczaj. Ja nie przeliczam. Jeżeli jakoś dieta przystopuje, stanie, nie będzie widać efektów już, albo będę przybierał na kilogramach, to zacznę liczyć kalorie, jeżeli będzie taka potrzeba, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Co wam powiem? To nam bardzo ładnie wygląda. Jednolita się zrobiła czekoladka. W sumie to nam teraz wyszła taka mleczna czekolada. Jeżeli byście chcieli zamiast gorzkiej czekolady mieć mleczną polewę, załóżmy do jakiegoś deseru, placka, czegokolwiek, no to dajecie śmietankę do czekolady, erytrol i jest jak
Mleczna czekolada. Ja już tu mam... To mam załatwione, powiem wam. Więc mogę przechodzić do mieszania tego. Wyłączam. Przerzucę sobie tutaj to mascarpone. Okay. Wstępnie to przemieszam. A resztę zrobimy już mikserem. Okay. Bardzo ładny kolorek. Spróbuję, czy jest dosyć słodkie. Trochę mało słodkie, więc dorzucę sobie erytrolu. Jeszcze dorzucę 3 sztuki i będzie wystarczająco 100%. Ok, mamy gotowe, więc przykładam sobie do tego tutaj mojego, do tej mojej miski. To wszystko jest dość sztywne. Czekolada niedługo będzie zastygała, więc to będzie jeszcze gęściejsze. I co? No, oczywiście w lodówce jeszcze gęściejszą konsystencję przyjmie. Możecie to jeść od razu, możecie to przygotować i przełożyć do lodówki. Nie ma problemu. Jeżeli nie jesteś na keto, na pewno też ci będzie smakowało. Jestem tego wręcz pewien. Rozłożę to ładnie, równo w pojemniku. Możemy w sumie troszkę potrząsnąć. Się samo ułoży. No, wygląda bardzo ładnie. Reszta dla mnie. Pysio. Jak to zrobicie? W ogóle jak ktoś wam pokaże, że na keto się je takie rzeczy, to już jest koniec. Wtedy na bank przejdziecie na keto. Co teraz? Ja sobie tutaj przełożę tą śmietankę do tej mojej tutaj, do tego mojego urządzenia. Nie będzie to oczywiście łatwe, ale dam radę. Co, no jeszcze raz wam przypominam, że jest to bomba kaloryczna, nie? Ale jest warta grzechu. Warto sobie... Śmietana też bardzo dobra. No, warto sobie coś takiego przygotować. Nie jest to drogie. Nie jest też czasochłonne. Naprawdę... No co, polecam, więc co, no? Zacznę to dekorować. Zrobimy taki torcik. Powiem wam, że ogólnie zawsze lubiłem kuchnię, ale nigdy mnie jakoś desery nie podniecały, a teraz już trochę się zabrałem za to i wam powiem, że coraz bardziej mi się to podoba. Bo ogólnie nie wyobrażam sobie diety keto, takiej... Przepraszam, keto Krystiana, bo właśnie na keto Krystiana jestem i nie wyobrażam sobie tej diety bez deserów. Deser to jest coś, co musi być codziennie. No i ogólnie nigdy nie zagłębiałem się, czym jest ten erytrol, czy on jest zdrowy, czy nie, jak go się pozyskuje. Naprawdę, nie wiem, może przez to nie sprawdzałem, bo by się okazało, że jednak jest niezdrowy. I co bym wtedy słodkiego jadł? Nie mam pojęcia, ale tak, mój deser jest prawie gotowy. No co, teraz malinki na to damy. Wygląda naprawdę zacnie. Można dodać ogólnie trochę żelatyny, zrobić we formie jak sernik na zimno, bądź jakiś mały torcik. Chciałem jeszcze dać na to płatki migdałów, ale moja znajoma ma uczulenie, więc dzisiaj nie będzie. Posypię to tylko czekoladę, która nam została, którą specjalnie zostawiłem. No i co wam powiem, no tak to wygląda. Bardzo ładnie. Myślę, że żona będzie zadowolona. Znajomi również. Więc polecam wam. Na keto też może być słodko i smacznie. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału jeszcze, to zapraszam. Zachęcam do subskrypcji i zapraszam na moje inne filmy. Odwiedź też mój profil na Instagramie bądź na Facebooku. Krystian Chlebowski, znajdziesz wszystko. Pozdrawiam. Narka.